Witam wszystkich, nazywam się Artur Zarzycki, jestem senior cloud architektem w Nordcloud. Nordcloud to taka firma, która przenosi inne firmy do chmury. Na co dzień współpracujemy z trzema największymi dostarczycielami chmur, czyli z Amazonem, z Google Cloudem, no i oczywiście z Microsoftem w kwestii Azure. Kilka słów o mnie, ja zapewne dosłownie kilka. Zapewne jak większość z Was zaczynałem od bycia gdzieś tam administratorem, po części integratorem. Potem pojawiła się kwestia DevOpsa, architekta. Ogólnie działam w branży IT od 2004 roku, czyli tak właściwie chyba z 14 lat, jeśli by dobrze liczyć. Z czego 10 lat we Wrocławiu, przy systemach bankowych, 2 lata w Poznaniu, gdzie głównie się OpenStackiem i Kubernetesem zajmowałem. No i ostatnie 2 lata w Nordcloud, gdzie jestem architektem i głównie zajmuję się Amazonem. O czym dzisiaj będzie? Króciutki wstęp, o czym za chwilę. Potem powiemy sobie troszkę na temat systemów zarządzania kontenerami, co to jest, jakie są. Później przejdziemy do 3 E, które były wymienione w temacie prezentacji w jej opisie, czyli ECR, ECS i EKS. Wszystkie 3 skróty są z Amazona. Rozwinę je za chwilę. Następnie będzie trochę na temat COPS-a, jak się ma COPS do EKS-a. Wspomnimy też o Fargate'cie, będzie, no i zakończenie i podsumowanie. Jeżeli chodzi o sam rozkład prezentacji, najwięcej będzie z pewnością na temat samego ECS-a, gdyż on jest najbardziej rozbudowany. Trochę mniej będzie o Fargate'cie i EKS-ie i ECR-ze. Na początku Docker. Pytanie, kto z Was korzystał z Dockera? Super, świetnie, bardzo dużo osób, to mamy bardzo dobre pole wyjściowe, to możemy sobie darować gdzieś tam jakieś głębsze wstępy i wyjaśnienia dotyczące tego, czym jest Docker. A kto korzystał z systemów orkiestracji kontenerów? No też trochę osób. A z AWS-owych? No to już mniej. No ale dobrze, tak sobie podsumujmy może na początku, czym ten Docker jest, no bo każdy z nas gdzieś tam kiedyś korzystał. Spróbujmy zobaczyć, jakie są jego możliwości. Jeżeli weźmiemy pod uwagę czystego Dockera, no to daje on nam jakąś tam warstwę wirtualizacji, dorzuca nam izolację aplikacji, mamy jakieś tam podstawowe funkcjonalności sieciowe, w stylu publikowanie portów, proste sieci możemy sobie na tym robić. Limitowanie zasobów, takich jak CPU i pamięć, no dodatkowo możemy sobie pracować z repozytoriami obrazów, no i podstawowe operacje na kontenerach, czyli start, stop i tak dalej. Czego nie mamy i czego brakuje w Dockerze? Na pewno brakuje takich rzeczy związanych z autoscalingiem, czyli z jakąś taką większą infrastrukturą, która pozwala nam się rozrastać, zmniejszać, dynamicznie dostosowywać do warunków, jakie mamy na produkcji. Na pewno w czystym Dockerze nie mamy fault tolerance, żadnego HA, gdyż no jak nam kontener padnie, no to dziękuję, do widzenia i po wszystkim. No i nie mamy żadnego praktycznie zarządzania aktualizacjami, no bo zabicie kontenera, podniesienie, no na produkcji chyba mało kto sobie wyobraża tak w czystej postaci upgrade w taki sposób. No ale skoro tak dużo osób używa Dockera, no to mniej więcej tym jest Docker, jeżeli byśmy się tak kiedyś zastanowili, to faktycznie jest to jakiś kontenerek, z którego możemy sobie korzystać, może nawet kilka osób korzystać, jak port wystawimy. Wszystko fajnie, pięknie. Tylko pytanie, czy faktycznie tego chcemy? No i tak po samym Dockerze, który gdzieś tam funkcjonował przez lata, gdzie wszyscy się na początku trochę zachłysnęli tą technologią, i zaczęli się nią cieszyć, no ktoś doszedł do wniosku, że no troszkę to mało i przydałoby się tak czasami spiąć ze 2 kontenery ze sobą, 3. No i tak przeszliśmy do Docker Compose, który dalej był mniej więcej tym samym, czyli tak właściwie pojedynczymi kontenerami, które gdzieś tam były polinkowane sobie sznureczkami, gdzieś mogliśmy je sobie tam połączyć. Kto pracował z Docker Compose'em, wie, że no jakieś super duże, zaawansowane, produkcyjne środowiska na tym
raczej nie będą chodziły. No ale to dalej było mało, no bo jeżeli chcemy mieć faktyczny nasz serwis produkcyjny, mamy nasz startup lub pracujemy nad jakimś projektem, który się rozrasta, no to chcemy prędzej czy później obsługiwać miliony użytkowników, więc tak na dobrą sprawę dążymy do czegoś takiego. Do czegoś, co pozwoli nam zarządzać tysiącami kontenerów, gdzie nie będziemy się zupełnie martwić o to, czy nam jeden kontener na przykład spadnie, czy nie. Dalej mamy ich dużo, więc jest dobrze, możemy płynąć do przodu. Tym zajmują się systemy orkiestracji kontenerów. Takie podstawowe systemy orkiestracji kontenerów, jak widziałem tutaj dość sporo osób skorzystało z różnych, no to na pewno jest Swarm, Kubernetes. W Amazonie właśnie jest ECS, Mesos z Maratonem, być może ktoś też korzystał. Red Hat ma swojego OpenShift, plus jeszcze kilka dodatkowych. No i co one nam dają? No to, co mniej więcej przed chwilą wspomniałem, wszystko to, czego brakuje w czystym Dockerze, czyli możliwość uruchamiania aplikacji rozproszonej pomiędzy hostami, jakieś zaawansowane zarządzanie tymi aplikacjami, automatyzacja, zaawansowane funkcje sieciowe, plus łatwa możliwość upgrade'u i podnoszenia wersji. W AWS-ie. W AWS-ie mamy dostępną taką czwórkę, która jest nieprzypadkowo tak rozlokowana. Pomarańczowe logo ECS, niebieskie EKS. One są mniej więcej na równorzędnym poziomie, bo odpowiadają swoimi funkcjonalnościami sobie. Są to właśnie czyste systemy do zarządzania kontenerami, systemy klastrowe. Na dole logo ECR-a, czyli rejestru takiego, który daje Amazon, a na górze Fargate, który jest de facto taką nakładką zarówno na ECS-a, jak i na EKS-a, chociaż tutaj gwiazdka, wrócę do tego później, który umożliwia nam zastartowanie tych środowisk, nie martwiąc się o jakąś infrastrukturę pod spodem. Kilka słów odnośnie ECR-a. ECR, jak nazwa mówi, Elastic Container Registry, jest to rejestr obrazów dockerowych. Tak jak mamy, każdy, kto pracował z Dockerem, pewnie korzystał z Docker Huba. Można sobie to przetłumaczyć jako taki odpowiednik Docker Huba zrobiony w Amazonie. Jest on w pełni H, mamy failover, obsługuje HTTPS-a, więc jest bezpieczny. Adresy są bardzo prosto generowane, jak większość adresów w AWS-ie, na bazie ID konta, regionu i nazwy rejestru. Ten rejestr umożliwia nam przechowywanie do 1000 obrazów domyślnie. Oczywiście możemy zwiększyć tą ilość poprzez ticket AWS-owy. Dodatkowo możemy takich rejestrów sobie dostawić sporo więcej. I ma bardzo przydatną rzecz dla wszystkich, którzy chcą korzystać z tego w AWS-ie, a mianowicie integrację z uprawnieniami AWS-owymi, czyli z IAM-em. Samo korzystanie z tego Docker Registry, z tego Registry jest bardzo proste. Amazon wręcz, co będziecie mogli zauważyć za chwilę, wręcz dorzuca gotowe instrukcje przy nim, jak się do niego zalogować, jak wysłać obraz, jak go zatagować, żeby zalogować się do tego rejestru. Amazon daje pod specjalnym przyciskiem View Push Button dokładne 3 instrukcje do zbudowania obrazu, czyli pierwsze to jest logowanie do rejestru dockerowego, potem zostanie nam utworzony wpis w konfiguracji dockera, a potem tylko docker tag i docker push i jesteśmy na miejscu. Rejestr ten nie różni się, jak wspomniałem, od każdego innego, czyli flow jest dokładnie standardowy i ten sam, czyli mamy sobie jakiś docker file, tworzymy z tego docker file'a image i wypychamy do Amazon ECR. Dokładnie tak jak w przypadku każdego innego rejestru, czy to będzie ECR, czy Docker Hub, czy właśnie jakiś self-hosted registry. Jedna rzecz, którą ma fajną ten ECR registry, jest lifecycle policy. Lifecycle policy to jest coś, co pozwala nam zaplanować czas życia obrazu w tym rejestrze. Możemy sobie
wziąć taki nasz obraz i na podstawie life cycle policy możemy zdefiniować jakieś reguły, na bazie których będziemy decydować, czy obraz jeszcze powinien leżeć w naszym rejestrze, czy może już powinien być usunięty. Z takich podstawowych właściwości, jakie mamy w tym ECR-ze, no to jest priorytet. Priorytet jest dlatego, że możemy takich reguł mieć więcej, czyli możemy sobie dla jednego rejestru zbudować ileś reguł, każda będzie miała swój priorytet, w zależności, która pierwsza wpadnie, to się będzie działo. Status obrazu, czy on jest otagowany, czy nie jest otagowany, jakiś prefiks dla tagu, no i najważniejsze chyba match criteria, czyli w jaki sposób będziemy decydować, jaki warunek będziemy używać do tego, czy już ten obraz jest potrzebny, nie jest potrzebny. Takim match criteria może być ilość obrazów, którą będziemy trzymać, czyli na przykład możemy sobie trzymać ostatnich 5 obrazów, ewentualnie możemy sobie to czasowo zaplanować, spoko, chcemy trzymać obrazy nie starsze niż 1 miesiąc. Nie? Bardzo przydatna opcja pomocy przy life cycle policy, wiadomo, life cycle policy można w każdej chwili wdrożyć, jeżeli byśmy chcieli eksperymentować na takim repozytorium, które ma 1000 obrazów, może to być bolesne, nazwijmy to tak. Więc jest w tym ECR Registry opcja dry run, która pozwala nam puścić taką regułę i wylistować obrazy, które załapią się pod nią. Jak to wygląda w praktyce w konsoli? Tworzenie takiego repozytorium jest bardzo proste. Wystarczy podać jego nazwę, sysops registry. Jest to jeden krok. Już w tym momencie mamy założone nasze registry. Tak jak powiedziałem, mamy wykaz obrazów. Możemy sobie zdefiniować permissiony do registry. Permissiony bazują typowo na uprawnieniach IAM-owych z AWS-a. Jest ten dry run i life cycle policy, które możemy sobie zastosować. Button View Push Command, o którym wspominałem, tak jak mówiłem, daje nam gotową receptę krok po kroku, jak wysłać obraz do takiego rejestru. Także zachęcam Was do popróbowania w domu, z tym można tego rejestru używać również na zewnątrz, jako po prostu własny storage dla imidży. Przejdźmy teraz do drugiej kwestii, mianowicie do ECS-a. ECS, Amazon Elastic Container Service. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to system do zarządzania kontenerami. Jest to dość szybki system, jest skalowalny, mamy w nim HA, czyli możemy sobie nasze klastry rozłożyć w kilku zonach. Dzięki temu nie będziemy się martwić, jak wyleci, załóżmy, czysto hipotetycznie, jakaś zona. No i rozkłada ten system nam kontenery w klastrze w zależności od ich zapotrzebowania na zasoby. Tutaj wspomniałem na tym slajdzie o RAM-ie i CPU, ale jak potem się jeszcze przekonamy w dalszej części prezentacji, może to być robione pod względem różnych parametrów, no ale do tego to dojdziemy. Dwa słowa o architekturze, jak to wygląda z punktu widzenia AWS-a. Nie wiem, czy coś widać na tym obrazku, czy tam z tyłu widać. Może najpierw taki główny overview, ten duży kwadrat zewnętrzny, to jest VPC. Każdy nasz klaster ECS-a musimy sobie rozłożyć w jakimś VPC. W tym VPC mamy na żółto zaznaczone dwie zony, w których mamy działające instancje. I na każdej z takich instancji działają sobie komponenty typowe dla ECS-a. Takim podstawowym elementem typowym dla ECS-a jest ECS Agent, o którym za chwilę opowiem. Oprócz tego mamy serwis, w tym serwisie jest kontener jakiś działający. Serwisy i kontenery są pobierane z ECR Registry, a pod spodem mamy ten staw taki typowo ECS-owy, czyli mamy jakiegoś schedulera i resource managera. Scheduler jest odpowiedzialny gdzieś tam za rozkładanie tasków i serwisów na podstawie task definition i service definition, a resource manager
zajmuje się badaniem resursów i przypilnowaniem, jak to porozkładać. Ale do tego dojdziemy za chwileczkę na kolejnych slajdach. Zacznę od ECS Container Agenta. ECS Container Agent to jest taka, jakby to określić, przyczłapka działająca sobie na każdej z instancji, którą mamy w klastrze. Działa ona również w postaci kontenera dockerowego, więc od razu wykorzystuje funkcjonalność klastra. Pozwala ona instancjom podłączyć się do klastra. Wiadomo, jeżeli mamy gdzieś tam ten nasz moduł zarządzający, ten control plane ECS-a, on musi w jakiś sposób przydzielać kontenery do danych hostów, już konkretnych, do konkretnych instancji, a potem je uruchomić na tych instancjach. I tym właśnie samym uruchamianiem i ogarnięciem tego wszystkiego na instancji zajmuje się Container Agent. Oprócz tego, ten Container Agent jest w ECS Optimize AMI, ale można go sobie dokompilować do własnego obrazu. Jeżeli ktoś, tak jak my na przykład w NordCloudzie, tworzymy sobie dla klastrów ECS-owych własne obrazy, to jeżeli ktoś chce sobie wkompilować w takiego AMI-ka, może bez problemu zrobić sobie własny obraz ze źródłami dostępnymi z GitHuba i będzie to też dobrze działało, przy oczywiście spełnieniu odpowiednich warunków. Co jeszcze nam obsługuje ten Container Agent? Pozwala nam on ustawić takie rzeczy jak pull behavior, image cleanup czy private registry authentication, czyli trzy podstawowe rzeczy. Oczywiście opcji jest więcej, ale wybrałem te trzy podstawowe, gdyż są chyba takie najbardziej znaczące. Private registry authentication, czyli można jakieś kredensiale do registry ustawić, tak żeby kontenery się bez problemu pobierały na daną instancję. Opcje czyszczenia na maszynie imidży. No i pull behavior, czyli jeżeli korzystamy sobie na przykład z jakiegoś tam imidżu w stylu Ubuntu Latest, czy on za każdym razem ma on być nam pobierany, czy jeżeli system znajdzie go już na komputerze, to powinien z niego odpalić. To jest wbrew pozorom bardzo przydatne, aby nie utknąć gdzieś ze starą wersją kontenera. Oczywiście... Mam pytanie? Tak? W jaki sposób się go konfiguruje w runtime na przykład? Czy przez Confirmation to się robi? Samego agenta przez... on jest konfigurowany ze skryptu bootstrapowego, który jest dołączony do ECS-a, jeśli dobrze pamiętam. W samym CloudFormation, jeżeli będziemy sobie tworzyć, to wszystko zależy od tego, jak będziemy tworzyć klaster. Jeżeli będziemy tworzyć klaster za pomocą standardowego ECS-a, no to on nam wstanie ze standardowymi opcjami i tam nie będziemy mieli zbyt dużo opcji do podania poza standardowymi rzeczami. Natomiast jeżeli przygotujemy sobie już kustomizowany obraz, możemy wtedy sobie gdzieś tam wepchnąć te różne opcje. Czy tylko przystarczy, w runtime nie można zmienić konfiguracji? Tak? Chyba nie. Musiałbym się upewnić. Powiem szczerze, że nie pamiętam w tej chwili. Nie? Ale sprawdzimy to na końcu. Dobra? Ten ECS Container Agent jest dość prosty w update'cie, jak to większość rzeczy w Amazonie. Amazon się postarał i przygotował po prostu jedną komendę w swoim SLI ECS Update Container Agent z parametrem klastra i instancji. I tyle. Jak wygląda taki flow ECS-a? Tak w skrócie, mamy sobie jakieś tam kontenery, registry, jeżeli byśmy chcieli sobie coś odpalić, mamy ten nasz ECS Elastic Container Service, definiujemy swoją aplikację, zaraz powiem w jaki sposób, tak? Czy można mieć więcej rejestrów? Można mieć więcej rejestrów, można sobie zdefiniować potem w definicji taska, ja będę zaraz mówił o tym, będziemy mogli podać pełną ścieżkę do obrazu, do danego rejestru, więc możemy z różnych rejestrów ciągnąć obraz. Jeżeli mamy taki ECS serwis, definiujemy naszą aplikację, za chwilę powiem jak, w postaci taska i serwisu. I możemy odpalić na klastrze, tutaj mamy podane dwie opcje, albo w postaci Fargate'a, albo w postaci EC2.
Ja się będę posługiwał tą konwencją cluster EC2, cluster Fargate. To będzie oznaczało, że albo cluster jest odpalany jako czysty cluster na instancjach EC2, albo w postaci Fargate'a, czyli dostajemy też ten cluster, ale nie mamy de facto dostępu do maszyn, tylko możemy sobie na niego deployować bezpośrednio kontenery. Jeżeli już to przejdzie, to mamy w tym momencie ostatni krok, czyli Manage Containers, gdzie możemy sobie skalować tą naszą aplikację i zarządzać kontenerami. Wspomniałem wcześniej o tasku. Tu pojawia się pytanie, czym jest task. Starałem się to jak najprościej określić i wydaje mi się, że takim jednym zdaniem, które może to zdefiniować, to jest to, że task jest tym, co będziemy uruchamiali przy użyciu serwisu. Wiadomo, z jednej strony chcemy uruchomić kontenery, natomiast z drugiej strony na naszym klastrze ECS-owym ta nasza pojedyncza jednostka, którą uruchamiamy, jest trochę inna. Jest to właśnie task. Dlaczego jest inna? Może to być oczywiście task, który ma zdefiniowany jeden kontener i on się w tym momencie nie będzie różnił od uruchomienia pojedynczego kontenera, ale może to być też task, który ma w sobie dwa kontenery lub więcej i one współpracują ze sobą. Zaraz do tego dojdę, kiedy takie coś jest wykorzystywane. Mamy kontener, nad nim jest task, nad nim jest serwis, to całe siedzi na instancji razem z ECS agentem, a instancje siedzą w klastrze. Tutaj to troszkę lepiej widać. No i to, o czym wspomniałem. Definicja taska może zawierać jeden lub wiele kontenerów. Kiedy możemy chcieć zastosować więcej kontenerów? Przede wszystkim wtedy, kiedy oba kontenery mają ten sam life cycle, czyli żyją tą samą długość czasu, umierają w tym samym momencie, działają jako jeden praktycznie funkcjonalny moduł. Kiedy muszą być uruchomione na tym samym hoście, potem powiem jeszcze o możliwości rozmieszczania tasków i serwisów na różne hosty, ale taką podstawową metodą jest umieszczenie dwóch kontenerów w jednym tasku. I kiedy dzielą zasoby? Mogą używać na przykład tego samego wolumenu, mamy na przykład jakiegoś przykładowo Nginxa, który korzysta z drugiego kontenera, w którym znajdują się dane dla niego i w tym momencie mogą one siedzieć w jednym tasku i być uruchamiane takie zestawy na poszczególnych hostach. Oprócz taska, tak jak wcześniej na tym slajdzie było, na dole w tym naszym ECS-owym control plane mamy task definition. Task definition to jest, no jak z angielskiego sama nazwa wskazuje, definicja taska. I to jest wszystko to, co możemy zdefiniować, a co dotyczy naszego taska. Może mało wam mówić parametr family. Jest to nic innego jak nazwa taska, a właściwie nazwa wszystkich tasków. Bo jeżeli tworzymy taska i go sobie jakoś nazywamy, Amazon automatycznie przy rejestracji taska u siebie nadaje mu kolejny numer rewizji. Tak jakbyśmy mieli jakiegoś SVN-a czy Gita, tylko tu jest to numerowane 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Więc jeżeli tworzymy sobie taska, potem będziemy go chcieli odpalić, to family jest tą pierwszym członem nazwy, a rewizja z całością jest całą nazwą. Task role i task execution role i to jest dość istotna różnica, jeżeli kiedyś będziecie chcieli sobie gdzieś tam troszkę więcej porobić z taskami. Task role jest to rola, którą będzie miał kontener sam w sobie, który się uruchomi. Jeżeli będzie wołał API AWS-owe, no to możemy mu przydzielić jakąś rolę z uprawnieniami do wykonywania czegoś. Natomiast task execution role to jest już sama ta rola dla uruchamiania kontenera, gdzie możemy sobie ustawić takie uprawnienia jak do pushowania samego kontenera czy dostępu do CloudWatch logów, czyli to jest troszkę poziom wyżej. Oprócz tego network mode, standardowo tak jak w Dockerze, non-bridge host, dochodzi w Amazonie tutaj AWS VPC. I container definition, gdzie tu jest właściwie to całe mięso, które znamy z Dockera, czyli podajemy tam nazwę, image, pamięć
procesor przypisany, jakieś mapowania portów, entry pointy, zmienne środowiskowe, czyli wszystko to, co możemy podać, jeżeli byśmy czysty kontener uruchamiali. Dodatkowo w samym tasku, bo wolumeny tutaj występują, są dwa razy, raz są w definicji kontenera, drugi raz w definicji taska, bo w samym tasku też możemy podać wolumeny jako Docker volume lub bind mons, ale o tym wspomnę troszkę później. Warto zapamiętać, że Docker volume jest tylko przy klastrze, jeżeli uruchomimy go na instancjach EC2, natomiast bind mons już występuje w Fargate i w EC2. Task placement constraint, o tym też będzie za chwilę, to jest sposób, w jaki będą kontenery rozkładane w naszym klastrze. No i typ uruchomienia, czy to będzie Fargate, czy EC2, plus task size. I tu też jest zdublowany ten parametr, tak jak volumes, gdyż możemy ustalić rozmiar pamięci. Oprócz tego, że możemy przydzielić pamięć dla kontenera i procesor, tak samo możemy dla całego taska też przydzielić pewien limit pamięci i procesora. Przy container definition warto zwrócić uwagę, tak jak wspomniałem, nie musimy wszystkich parametrów w większości wypadków ustawiać, ale takie w codziennym życiu, które się przydają, no to wiadomo, image, limit na pamięć, hard soft, jakiś health check, gdzie może to być zdefiniowana komenda lub ścieżka. CPU units, tutaj taka ciekawostka, nie wiem na ile współpracowaliście z AWS-em, ale CPU units jest liczone w ten sposób, że jest to 1024 na każdy wirtualny core, więc jeżeli chcemy sobie na przykład dwa taski włożyć na jeden host, no to dobrze by było na jeden host, który ma jeden CPU, no to trzeba by było wtedy je rozłożyć przynajmniej tak maksymalnie po 500, żeby się to wszystko pomieściło. Możemy nadpisać entry point i comment, czyli standardowo w Dockerze, jak mamy Docker file'a, definiujemy sobie entry point, comment. Możemy to sobie nadpisać na poziomie naszej definicji taska, niezależnie od tego, co ma kontener w środku. Zmienne środowiskowe, no to standardowo, jakieś mount point, log configuration, czy kontener ma być privileged i możemy także nadpisać usera. Na dole, tak jak wspominałem, był tam scheduler dla tasków, tak tylko wspomnę pokrótce, bo jeszcze wrócę do schedulingu później. Serwis scheduler, on tak w skrócie trzyma się jakiejś tam ustalonej swojej strategii przy rozkładaniu kontenerów i pilnuje przy okazji ich rejestracji w load balancerze. Zasadniczo mamy dwie takie podstawowe strategie na ECS-ie, właściwie dwie mamy na ECS-ie robionym z EC2, replika i daemon. Replika staje kontener, jeżeli dajmy na to gdzieś nam padnie, to serwis go podniesie gdziekolwiek indziej. Natomiast daemon jest takim specjalnym rodzajem taska, który pozwala nam rozłożyć kontenery po jednym na instancję. Czyli jeżeli mamy na przykład jakiś system logowania, dajmy na to, korzystamy z Datadoga, możemy sobie jako daemon odpalić agenta Datadoga i on nam się uruchomi po jednej instancji na każdej maszynie. Sposoby na uruchamianie tasków możemy uruchomić manualnie, z schedulerem, scrona, ewentualnie jakimś customowym. Przejdziemy teraz do levelu wyżej. Tak jak wspomniałem wcześniej, był ten container. Potem mamy task, który definiuje nam task definition, a nad tym wszystkim mamy serwis. Teraz powiem, może zacznę od tego faktycznie, czym się różni serwis od taska. W tasku definiujemy sobie, co będziemy uruchamiać. Jeżeli to uruchomimy, bo możemy uruchomić taki task, tak jak wspomniałem na poprzednim slajdzie, na przykład manualnie lub w postaci jakiegoś krona. Jeżeli uruchomimy taki task i on nam zginie, kontener, nie wiem, wywali się z jakiegoś powodu, no to na tym się skończy jego żywot i tyle. Serwis jest tą nakładką, która daje nam tą nadbudowę pilnującą tego, jak i gdzie będą porozkładane taski. On właściwie zarządza tymi taskami, pilnuje ich uruchamiania, zatrzymywania, jeżeli jakiś task nam się wywali, no to szybciutko stara się go podnieść. Pilnuje właściwej ilości tych tasków do skalowania,
No i tak jak powiedziałem, gdy któryś się wywali, próbuje go podnieść, ale nie robi tego w nieskończoność. Jest to dość inteligentnie zaprogramowane. Jak zaczniecie pracować z ECS-em, no to prędzej czy później traficie na moment, w którym wasz kontener będzie się gdzieś tam mocniej wywalał. I w tym momencie Amazon zacznie coraz rzadziej sprawdzać i próbować uruchamiać, tak żebyście mieli czas sobie to naprawić. Z serwisem no, nieodłączne zagadnienia load balancingu, autoscalingu. Przy serwisie ustalamy sobie takie dość istotne parametry, jak minimum, maximum, healthy percent i desired. Po co to jest? Kiedy potrzebujemy sobie zrobić upgrade serwisu, załóżmy, że mamy nasz klaster złożony z iluść instancji, na tych instancjach działa ilość tasków z różnymi kontenerami, no i przyszedł czas na produkcji, że trzeba podmienić model na nowszą wersję. No możemy oczywiście zwinąć serwis, podnieść go na nowo, ale 100 tysięcy klientów no raczej będzie niepocieszonych. Więc możemy się pobawić opcjami autoscalingu. Możemy się pobawić opcją minimum healthy percent, maximum healthy percent, gdzie możemy sobie podać, że przykładowo, jeżeli ustalimy minimum healthy percent na 50%, pozwoli nam to przy wgraniu nowej wersji serwisu, zaktualizowaniu jej, załóżmy, że ustawimy w serwisie nowy image, automatycznie ECS Cluster będzie wiedział, że jeżeli mamy desired, czyli taką pożądaną liczbę kontenerów na przykład na 100, minimum healthy percent mamy na 50, maksimum mamy też na 100, to na co dzień działa 100, ale gdy dojdzie do operacji upgrade'u, ECS cluster będzie wiedział, że może zejść do 50%, czyli do 50 kontenerów i te 50 pozostałych może zabić. Oczywiście możemy robić też w drugą stronę. Nasza aplikacja może działać na 100 kontenerach. Możemy mieć minimum healthy percent na 100, a ustawić sobie desired też na 100, a maksimum ustawić na 200. Wtedy ECS przy próbie update'u serwisu zrobi ten update w ten sposób, że najpierw dostawi kontenery, a potem zacznie je redukować. Oprócz tego, jak już jestem przy kwestiach update'u, oprócz tego update możemy też dość fajnie zrobić w przypadku takich klastrów, jeżeli będziemy wystawiać serwis za pomocą load balancera, poprzez Blue Green Deployment możemy równolegle zdefiniować sobie drugi serwis. Na klastrze może działać kilka serwisów, więc możemy mieć zdefiniowany jeden serwis zielony, drugi niebieski i na podstawie load balancera gdzieś tam przyszkować dwa load balancery i możemy na przykład na podstawie Route 53 ustalić sobie jakoś wagowo przepinanie powoli na jeden lub drugi serwis. Przy service definition najważniejsze parametry, tu jest trochę mniej takich istotnych, ale to o czym wspomniałem przede wszystkim, czy serwis będzie odpalany za pomocą Fargate'a czy EC2, task definition, i tu task definition podajemy w formie family and revision, czyli ECS serwis musi wiedzieć, z którego taska ma korzystać, w której wersji, nazwę klastra, na którym to będziemy uruchamiać, ilość tasków, no i te parametry w stylu minimum, maximum, healthy percent, no i placement strategy. Tu trochę wspomnę o tym placement strategy, bo jeżeli będziemy sobie dostawiać kolejne kontenery, no to zawsze nasuwa się takie pytanie, jak one będą wstawały na tym naszym klastrze. No bo mamy ileś tych maszyn, przychodzi pierwszy kontener, no trafia na jakąś losową maszynę, przychodzi drugi, teraz gdzie on się uruchomi? Czy uruchomi nam się obok tego, który jest, czy na jakimś innym klastrze? To możemy sobie zdefiniować przy definicji serwisu. Takie dwie podstawowe metody, które pozwalają nam na rozmieszczenie kontenerów, to binpack i split. Binpack robi nic innego, jak dopycha pierwszego hosta, jak mu się skończą zasoby, przechodzi na drugiego. Split natomiast rozkłada po kolei na kolejne hosty. Kiedy możemy chcieć używać binpacka? No bo to jest takie
zastosowanie no, specyficzne, no bo jeżeli rzucimy, mamy klaster, dwie instancje, załóżmy w dwóch zonach, poleci nam jedna instancja, no to, to w tym momencie na chwilę tracimy wszystkie kontenery. Wydaje mi się, że takim najsensowniejszym zastosowaniem do tego może być przynajmniej w tej konfiguracji dwunodowej sytuacja środowisk deweloperskich, kiedy sobie stworzymy jakąś autoscaling grupę, która będzie nam się rozszerzała i klastry mogą się dostawiać, jeżeli to będzie konieczne. Czyli środowisko deweloperskie, nie jest potrzebne nie wiadomo jakie rozmieszczenie tych kontenerów po różnych klastrach, sobie dokładamy ileś serwisów dla różnych grup deweloperów, jak nam się skończy miejsce na instancji, kolejna jest w autoscaling grupie dokładana, kolejna. Na Sprint bardziej jest modelem produkcyjnym, gdzie mamy to rozłożone na różne zony, mamy całkowite HA, nawet gdyby coś się wywaliło, nie ma tej sekundy przestoju. Oprócz tego jest jeszcze taka możliwość customowego rozłożenia w zależności od różnych filtrów. Możemy sobie gdzieś tam maszyny pooznaczać, już nie będę wnikał dokładnie w te szczegóły, możemy ewentualnie później na networkingu o tym pogadać. W każdym bądź razie możemy sobie gdzieś tam pooznaczać hosty i bezpośrednio na podstawie różnych filtrów część deploymentów wysyłać na jedne, część na drugie. Mamy pytanie, tak? Tak. Ja mam takie pytanko, czy ECS-owi da się ustalić priorytety uruchomionych tasków? Znaczy, tu chodzi mi o to, że na przykład mam dwa uruchomione serwisy. Jeden obsługuje krytyczny load produkcyjny, a drugie jakieś takie, powiedzmy, mniej potrzebne rzeczy. I w razie, gdyby autoscaling produkcji tego wymagał, a skończyłyby się zasoby, to żeby po prostu wyrzucił tą mniej. Nie widziałem takiej opcji. Nie widziałem takiej opcji, aczkolwiek mogłaby być całkiem fajna. Z drugiej strony, no raczej produkcji i dewa się nie trzyma zwykle na klastrze, na tym samym klastrze. Jeżeli jesteśmy przy kontenerach, to na pewno musimy wspomnieć o wrzucaniu wszelkich loginów i haseł do kontenerów. Praktycznie każdy kontener, który się uruchamia, gdzieś tam korzysta z jakiejś bazy danych. Tutaj troszkę odbiegnę od takiego standardowego tematu ECS-a, a wspomnę o fajnej funkcjonalności, która jest w AWS-ie, a którą można wykorzystać sobie przy klastrach, jak będziecie jakieś swoje środowiska robić. Mianowicie Amazon daje coś takiego jak Parameter Store. To jest taki system, klucz, wartość, gdzie możemy zapisać sobie wartości w postaci tekstu lub zaszyfrowanej. Jest to o tyle fajne, że jest to taki hierarchiczny system, gdzie możemy sobie stworzyć dokładną ścieżkę do konkretnego parametru. Tak jak tutaj widać, jest my app, production, DB name, DB password, DB username. I co jeszcze ciekawsze, można te wszystkie parametry pobrać jedną komendą z takiego drzewa. Czyli możemy sobie pobrać my app production, tak jak jest tutaj pokazane na komendzie. I one w komendzie i wszystkie się pobiorą i możemy na przykład jednolinijkowcem ustawić je sobie jako zmienne środowiskowe przy uruchamianiu jakiegoś skryptu entry pointa dla danego kontenera. To tak w ramach ciekawostki. Jeszcze dodam, że ten parameter store ma dwie inne fajne funkcjonalności. Oprócz tego, że jest hierarchiczny i umożliwia szyfrowanie danych, umożliwia wersjonowanie. No i pokazuje autora zmiany. Możemy łatwo znaleźć kogoś, kto na przykład na produkcji coś tam poprzestawiał. Montowanie wolumenów na ECS-ie, tak jak wcześniej wspomniałem już o tym, mamy Docker Volumes i Bin Volumes, i Bin Mounts, przepraszam. Docker Volumes korzysta ze standardowego drivera dockerowego, gdzie możemy przymontować zewnętrzne zasoby. W AWS-ie może nas zainteresować montowanie EBS-a bezpośrednio do serwisu. A BintMonts to istniejący plik lub katalog na hoście. Oczywiście pozostaje problem, co w sytuacji, kiedy mamy jakiś inny zasób, który nie jest wspomagany driverem, tak? Wspominałeś, że Fargate to jest tak naprawdę, możemy odpalić kontener, nie mam dostępu do hosta. To jak w tej sytuacji możemy zrobić BintMonta, skoro nie mam dostępu do hosta? Możemy zrobić, nie mamy dostępu fizycznie do hosta. Ten host jest tam i możemy sobie na przykład przymontować z niego gdzieś, no bo Fargate tak na dobrą sprawę uruchamia nam to samo, co
dostajemy w EC2, czyli też jakiś tam zestaw workerów, tylko one są gdzieś tam pod spodem. Możemy sobie na przykład spróbować przymontować jakiś tam socket czy jakiś tam wolumen. Okay. I taka ciekawostka jeszcze dotycząca EFS-a. Jeżeli mamy ten nasz Docker Volume Driver i załóżmy, że nie obsługuje nam takie rzeczy jak EFS, a chcielibyśmy sobie podmontować go. EFS dla osób, które nie wiedzą, jest to taki odpowiednik NFS-a. Możemy sobie go podmontować po prostu na naszej instancji, a potem przybindować bezpośrednio katalog do naszego kontenera. Ok, to przejdźmy może do EKS-a. Tak spróbuję troszkę przyspieszyć. EKS to jest Elastic Container Service for Kubernetes. Co dostajemy w EKS-ie? Nie dostajemy pełnego Kubernetesa na dzień dobry. To trzeba zaznaczyć. Dostajemy control plane dla Kubernetesa. Control plane, czyli praktycznie całą tą część masterową, odpowiedzialną za kontrolę klastra. Jeżeli chodzi o część z workerami, musimy ją sobie sami dostawić, ale o tym zaraz wspomnę. Ten control plane, który dostajemy, czyli tam API server, etcd, wszystko działa w HA, jest uruchamiane w wielu AZ-ach, automatycznie wykrywa wszelkie problemy, jakieś tam unhealthy, w control plane potrafi zrobić automatyczny upgrade siebie, więc dostajemy coś, co działa, co kontroluje Kubernetes, a nie musimy się tym martwić. Jest zintegrowany z wieloma serwisami AWS-a, z ELB, VPC i AMM, trzy podstawowe. Działa na w miarę nowych wersjach Kubernetesa. Obecna w AWS-ie to jest 1.10, dostępna do pobrania jest 1.11. Dość prosty do uruchomienia, bo musimy cztery parametry tylko podać. Subnety, które ma obsługiwać, VPC, z którym będzie działało, rolę, security grupę i wersję Kubernetesów. Natomiast ma też minusy, dostępny jest tylko w trzech regionach. W Europie jest to tylko Irlandia. Tak jak w przypadku ECS-a, tutaj podobnie wstawanie następuje mniej więcej w ten sam sposób, że prowizjonuje nam się EKS Cluster. Natomiast dostajemy sam pusty control plane, do tego deployujemy workery. Jeżeli zdeployujemy już grupę workerów i one się podłączą pod nasz klaster EKS-owy, wtedy możemy próbować uruchamiać nasze instancje Kubernetesowe. Tak to mniej więcej wygląda jak w standardowym Kubernetesie. Jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia architektury AWS-owej, to jeżeli będziemy robili jakąś aplikację działającą na EKS-ie, to architektura mniej więcej w ten sposób będzie wyglądała, czyli mamy na górze ten nasz control plane od AWS-a, na dole mamy nasze jakieś przygotowane VPC, w którym sobie utworzymy grupę workerów w formie autoskalującej grupy. Ta grupa workerów z EKS-em będzie się komunikowała za pomocą interfejsu sieciowego ENI. Na wejście dla klienta będzie przez load balancer bezpośrednio do klastra Kubernetesowego. Jeżeli chodzi o te workery, to tak jak wspomniałem, one są odpalane, powinniśmy je odpalić w formie autoscaling grupy. Są to standardowe instancje korzystające ze skryptu bootstrapowego, tak jak w przypadku ECS-a. Także ten skrypt jest dostępny na GitHubie, więc możemy go sobie przemodyfikować. Przy tworzeniu VPC dla tych workerów ważne, żebyśmy pamiętali o kilku podstawowych rzeczach, czyli jeżeli chcemy mieć jakiś taki konkretny klaster, to musimy mieć minimum dwie AZ-ki, dwie zony, w dwóch zonach musi działać. Zalecana jest prywatna sieć dla workerów i publiczna dla ewentualnych load balancerów. Podczas tworzenia klastra EKS taguje VPC i subnety swoimi tagami, co może być gdzieś tam przydatne, jeżeli będziemy potrzebowali je gdzieś potem wyszukać przy większej infrastrukturze. Amazon udostępnia
skrypt CloudFormation dla workerów, więc możemy go sobie pobrać i praktycznie w pełni automatycznie po wypełnieniu parametrów uruchomić taką grupę. Podstawowe parametry w CloudFormation to autoscaling grupa, VPC, subnety, software grupa, jakieś parametry dla tego skryptu bootstrapowego, no i sam skrypt bootstrapowy, o którym wspomniałem, który możemy sobie gdzieś tam pobrać i zmodyfikować. Jeżeli chodzi o integrację z VPC, wygląda to trochę inaczej niż w przypadku ECS-a. Fakt, topologia sieci jest zintegrowana z AWS-em, ale i pod dostaje IP z CIDR-a sieci, w której jest NOC zdeployowany. Adres jest rootowalny w tym VPC, natomiast na każdym nodzie działa taki specjalny daemon cert, który hostuje nam Container Network Interface. I na każdym nodzie działa daemon cert, który hostuje CNI-a. I gdy kubelet chce uruchomić sobie jakiegoś poda, on pyta sobie demona o IP i wtedy CNI tworzy dodatkowy adres IP przypięty do interfejsu. Czyli troszkę inaczej niż w ECS-ie, gdzie każdy task dostawał własny INI. Tak tutaj do jednego INI-a są podpięte po prostu różne adresy IP jako sekundary adres. No problemem w tym momencie są limity, bo każdy interfejs ma swój limit, dodatkowo każda instancja ma limit na interfejsy i dodatkowo jest limit na ilość tych secondary IP. Więc tutaj przy projektowaniu architektury musimy sobie to zaplanować. To mniej więcej tak wygląda. Jeżeli mamy dwa nody, dany pod chce uzyskać adres, mamy interfejs INI i taki interfejs przypina sobie kolejne adresy IP. Więc no jak widać, nie trudno o przekroczenie gdzieś tam jakichś limitów w takiej architekturze. Z rzeczy powiązanych z EKS-em jest coś takiego jak AWS IAM Authenticator. To też jest taka, powiedzmy, przyczłapka umożliwiająca nam autentykację w klastrze EKS. Co ważne, nie są w niej zapisywane, nie martwi się ona o żadne jakieś tam dodatkowe uprawnienia, bo uprawnienia są dalej trzymane w klastrze Kubernetesowym w postaci RBAC-a. Natomiast umożliwia nam tylko spięcie danej identity IAM-owej, danej roli IAM-owej, przepraszam, z konkretnymi już uprawnieniami w RBAC-u. Dodatkowo druga rzecz, która może Wam się przydać, jeżeli będziecie chcieli uruchamiać EKS-a, to jest Kube2IAM. Jest to dość przydatne narzędzie, ono nam dostarcza supportu IAM-owego wewnątrz klastra dla podów, czyli możemy sobie dzięki temu przypisać do danego poda konkretną rolę z IAM-a. To jest uruchamiane standardowo jako daemon cert na każdym nodzie, no i tam adnotacjami definiujemy sobie rolę. Minusem tego jest to, że dana instancja musi mieć wysokie uprawnienia, praktycznie prawa do asumowania wszystkich ról, które gdzieś tam występują w podach na danym nodzie, co tworzy nam security issue. Alternatywą do tego może być KIAM, który gdzieś tam jest troszkę świeższym wydaniem. Tutaj krótkie podsumowanie, takie kroki do uruchomienia klastra EKS-owego, to stworzyć odpowiednie VPC, utworzyć rolę, stworzyć klaster, zdeployować CloudFormation z workerami i będziemy mogli dalej działać. Dwa słowa odnośnie COPS-a. Jak się ma do tego COPS? Nie wiem, czy ktoś z Was próbował pracować z COPS-em. Jest to narzędzie zewnętrzne, które chyba najbardziej znane, które umożliwia postawienie klastra Kubernetesowego w AWS-ie. Praktycznie w trzech komendach: create cluster, update cluster i update cluster z potwierdzeniem. Jest to coś takiego jak Kube, można powiedzieć, że to jest, tak jak autorzy mówią, że to jest taki kubectl dla klastrów. Różnica między COPS-em a EKS-em, no to przede wszystkim to, że w EKS-ie dostajemy sam control plane i nie martwimy się o żadne high i tak dalej. W COPS-ie jednak to jest troszkę na naszej głowie, chociaż domyślnie w COPS-ie jest autoscaling grupa, co też może być plusem, bo możemy sobie zredukować do jednego węzła.
Mamy tą część masterową, control plane'ową. Mamy większe możliwości konfiguracji na pewno w COPS-ie, plus możliwość dodawania różnych funkcjonalności i dodatków. Nie martwimy się przy COPS-ie o wersję, praktycznie dowolną wersję Kubernetesów możemy COPS-em zdefiniować. No i minusem, może plusem jest to, że deployujemy wszystko i master i worker jednym narzędziem. Także tego w EKS-ie jeszcze nie ma. Natomiast w EKS-ie za to z plusów takich jest natywna autentykacja do IAM-a. Sieć jest na poziomie VPC, więc nie musimy się martwić o integrację takich rzeczy jak security grupy dla obiektów. No ale minusem to, o czym wcześniej wspominałem, dostawienie workerów. Dwa słowa na temat Fargate'a. Fargate pozwala nam użyć ECS i EKS bez martwienia się o zarządzanie serwerami. W skrócie jest to nakładka, która pod spodem nam uruchamia praktycznie cały klaster, także nie martwimy się niczym. Jedyną naszą pracą jest to, żeby przeszykować sobie jakiś task definition, service definition i to zdeployować. Natomiast jest tu pewna gwiazdka, bo Amazon na swojej stronie podaje, że Fargate jest dla ECS-a i EKS-a, oczywiście z tą gwiazdką taką cudowną, która mówi, że Fargate support będzie dostępny w 2018 roku. Na chwilę obecną jeszcze tego nie ma. Na chwilę obecną możemy odpalić z Fargate'a tylko ECS-a. Porównując te trzy rozwiązania, przede wszystkim jeżeli chodzi o koszty. ECS teoretycznie jest darmowy, bo sam klaster nas nie kosztuje w formie takiego control plane. Płacimy jednak za utworzone obiekty w AWS-ie, jakieś EC2 i EBS-y, czyli wszystko to, co jest pod spodem. Więc de facto trzeba sobie to przeliczyć. W EKS-ie za control plane już płacimy, bo to jest 20 centów za godzinę. I także, tak jak w ECS-ie, dochodzi nam cała otoczka, czyli wszystkie obiekty utworzone przy tym, jakieś EC2, EBS i pochodne. Natomiast w Fargate'cie rozliczamy się dokładnie za zużyte CPU i gigabajty za godzinę. Tu są przykładowe stawki, one wiadomo się gdzieś tam zmieniają, więc są zależne od regionu. Jeżeli chodzi o dostępność, ECS jest dostępny, tak, słucham? Pytanie jest takie, czy w Fargate'cie load balancing też jest płatny, w sensie czy load balancing jest osobno rozliczany, czy w Fargate'cie on jest już dostarczony pakietowo? Wydaje mi się, że jest jako pakietowo, ale musiałbym to sprawdzić. Nie zagłębiałem się w to tak. Możemy sprawdzić to za chwilę. Jeżeli chodzi o dostępność, ECS wszędzie poza Osaką, EKS tylko w trzech regionach. Tak jak wspomniałem wcześniej, Fargate już w większej ilości, bo to są trzy regiony w Ameryce, dwa w Europie. Jeżeli chodzi o czas dostępności, ECS, czas gotowania maszyn, przy EKS-ie to jest czas wstawiania control plane, który jest automatycznie, plus utworzenie autoscaling grupy, które chwilę trwa, Fargate jest dostępny od razu. Jeżeli chodzi o ECS-a i to demo, które gdzieś tam miałem przedstawić, to w skrócie tak koło 2 minut wstaje klaster ECS-owy, kolejne 2 minuty to jest konfiguracja taska i serwisu i uruchomienie, czyli w jakieś 4-5 minut jesteśmy w stanie sobie tak na dzień dobry uruchomić klaster, zdeployować kontener i cieszyć się tym, że nam coś działa. Kilka przydatnych linków, wiadomo, dokumentacja amazonowa, taki ciekawy projekt EKS-CTL, który ściąga z nas konieczność odpalania nodów workerowych, czyli jedną komendą możemy sobie cały klaster EKS-owy zdeployować, control plane razem z workerami. EKS Workshop polecam zajrzeć, też w formie takiego przystępnego workshopu dotyczącego EKS-a. KIAM projekt i Kube2IAM, o którym wspomniałem, plus repozytorium Awesome ECS, gdzie znajdziemy sporo ciekawych tutoriali, informacji i różnych narzędzi do ECS-a. Czy są jakieś pytania? Tu jeszcze do tego pytania pana z Fargate'em wrócę o te wolumeny, bo też tak zacząłem się zastanawiać podczas prezentacji, do
dokładnie, ja z Fargate'a troszkę mniej korzystam, więc nie chciałbym tu do końca wprowadzić błąd, więc za chwilę jeszcze sprawdzę i pogadamy o tym. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja muszę przerwać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam w czasie przerwy lub w czasie networkingu. Artur, dziękujemy Ci pięknie, dziękuję, natomiast skończył nam się czas. Dziękuję, przepraszam długo.